transportu, czyli potrzebny będzie, bo trwają też prace nad tym już w Ministerstwie Skarbu od pewnego czasu, taki kodeks wspierania sponsoringu sportowego. Po to, żeby zamiast chaotycznych decyzji bez jakiegoś jednego kierunku przewodniego, zamiast tego skupić potencjał tkwiący w spółkach Skarbu Państwa na rozwoju najważniejszych dyscyplin. I to są kierunki, nad którymi pracujemy, ale najważne rzeczy to jest to, żeby spółki były nadzorowane i zarządzane merytorycznie przez poszczególnych ministrów zgodnie z branżą i zainteresowaniem, no tak jak dzieje się we wspomnianych już przeze mnie spółkach, ale jednocześnie oprócz tego merytorycznego upoważnienia do wykonywania praw własności ze spółek będzie pod bezpośrednim nadzorem pani premier w kancelarii prezesa Rady Ministrów, będzie podmiot, który będzie też bezpośrednio nadzorował spółki Skarbu Państwa w sposób bardziej taki ekonomiczny, finansowy, po to, żeby była lepsza kontrola nad naszym majątkiem narodowym. No to są te sprawy, które obiecywaliśmy w kampanii wyborczej. Dzisiaj to realizujemy w praktyce. No wszystko po to, żeby majątek narodowy służył Polakom i budował pomyślność naszej gospodarki i zasobność portfeli polskich rodzin. Tych patologii zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u było bardzo wiele, niejednokrotnie, panie ministrze. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja o tym, co nas niepokoiło, a co działo się w Eurolocie, a także w locie, myśląc o tym naszym narodowym przewoźniku. To swoistego rodzaju papierek lakmusowy, który pokazuje rzeczywiście wielkość tych patologii, która rozlewała się przez poszczególne spółki Skarbu Państwa. Dokładnie tak. No, sprawę lotu wielokrotnie omawialiśmy. Ja zawsze przy tej okazji dziękuję Radio Maryja, bo to było jedno z nielicznych medium, w których mogliśmy mówić o locie, bo wiele mediów zamykało się na ten temat z różnych przyczyn. I lot został doprowadzony przez polityków Platformy, koalicji Platformy PSL-u na skraj upadłości, na skraj bankructwa. I dzisiaj żmudną pracą, bardzo, bardzo wielkimi staraniami tego zarządu lot pomału się dźwiga. Są dobre perspektywy dla spółki, są dobre informacje, ale my cały czas nie popadamy w jakiś optymizm, tylko uważnie przyglądamy się działaniom wobec lotu, bowiem to jest bardzo trudny rynek. I lot, przypomnę, już skonsumował pomoc publiczną za czasów Platformy Obywatelskiej i też po tej pomocy nie było jakiejś poprawy. Więc dzisiaj sytuacja lotu, która no, wynika z tych zaszłości, o których ojciec wspomniał, z ostatnich 8 lat, ta sytuacja jest nadal trudna, aczkolwiek widać naprawdę symptomy poprawy i dobre światło na przyszłość. Mniej szczęścia miał Eurolot, który no po prostu został, no, który upadł, zbankrutował po tym, kiedy no takim gwoździem do trumny była skandaliczna transakcja prezesa Eurolotu z małą spółeczką, która była pośrednikiem pomiędzy Eurolotem a biurem podróży. No w efekcie, mówiąc najprościej, Eurolot to spółka nie zapłaciła Eurolotowi kilkunastu milionów złotych za usługi wykonane na rzecz biura podróży. I teraz uwaga, właścicielem tej spółki, która nie zapłaciła i właścicielem biura podróży był ten sam człowiek, ta sama osoba, z którą co najmniej jakoś towarzysko musiał znać się prezes Eurolotu, bowiem wcześniej to biuro podróży było obsługiwane przez linię, którą zakładała żona prezesa Eurolotu, więc do takich rzeczy dochodziło w obszarze Skarbu Państwa i my wielokrotnie mówiliśmy o tym na komisjach sejmowych, z mównicy sejmowej, w interpelacjach. Pamiętam odpowiedź jednego z wiceministrów Skarbu Państwa, kiedy pytałem, mówiłem właśnie o te relacje pomiędzy panią właścicielką linii lotniczej, jej mężem, prezesem naszej spółki lotniczej. Czy nie widzi tu konfliktu interesów? Nie, minister skarbu nie widział takiego konfliktu interesu. Niestety spółka już się nie podniosła. To,
to jest prywatyzacja PKP Energetyka, czyli no, układu nerwowego naszego transportu kolejowego. Ta spółka została przekazana w sposób no, szokujący w obce ręce, mimo wielu prób podejmowanych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zablokowania tej transakcji, zwracania uwagi na wielkie, wielkie niejasności w tej transakcji. Spółka została sprzedana. Sprawa Ciechu, giganta chemicznego państwowego. No, rozmowy z panem Kulczykiem minister skarbu toczył w jakimś barze, w jakiejś restauracji. Taśmy kompromitujące polityków Platformy mówiły na ten temat. I inne próby były. No, udało się zablokować prywatyzację spółki Orlen Ochrona. Proszę sobie wyobrazić, że politycy Platformy dopuszczali sytuację, w której naszą rafinerię, czyli strategiczny podmiot dla naszej gospodarki, dla bezpieczeństwa energetycznego, chroniłyby jakieś prywatne agencje ochrony. I wiele takich sytuacji jest w tle. Są gigantyczne kontrakty PR-owe, doradcze, konsultingowe na przeróżne zlecenia, niekoniecznie zawsze spółkom potrzebne. I to dzisiaj chcemy wyeliminować możliwości takich nadużyć, niezależnie od tego, kto będzie rządził. Jest stały nadzór Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzisiaj pan minister Mariusz Kamiński prowadzi badania w różnych spółkach po informacjach prasowych na temat nieprawidłowości. My poważnie podchodzimy do nadzoru nad spółkami. My poważnie podchodzimy do majątku powierzonego nam przez Polaków i chcemy po prostu wprowadzić nowe standardy i te ustawy, które dzisiaj przygotowujemy w Ministerstwie Skarbu Państwa, mają służyć Polsce, mają służyć Polakom po to, żeby nadzór nad majątkiem narodowym był przejrzysty, profesjonalny i uczciwy. Panie ministrze, kiedy poznamy ten ostateczny kształt zarządzania spółkami Skarbu Państwa? Pani premier zapowiedziała, że no, na koniec przyszłego tygodnia, w ciągu 10 dni będzie już doprecyzowany taki model. Tu podkreślam, że to wymaga też konsultacji z innymi resortami, bowiem no, ten model ma być spójny i obejmuje szereg innych resortów, również nowe obowiązki ludzi w kancelarii premiera. Natomiast ten stan, który zostaliśmy w Ministerstwie Skarbu Państwa, no, pan minister Kowalczyk, który objął obowiązki ministra Skarbu Państwa, ja, który wszedłem na stanowisko wiceministra, jest bardzo zaawansowany. Tu dużą pracę wykonał zespół ludzi w ministerstwie wraz z poprzednim ministrem i jakby dzisiaj trwają ostatnie prace. Nawet wolimy poczekać kilka dni dłużej po to, żeby przygotować lepsze rozwiązania, bardziej spójne i korzystne dla polskiej gospodarki. To wymaga konsultacji z różnymi resortami. No też funkcjonuje od niedawna ważne ciało, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, też z tymi informacjami zapoznaje się i tam też zapadają pewne wskazówki. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja, panie ministrze. I oczywiście trzymamy rękę na pulsie i bieżąco będziemy informować słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, co w tym temacie dziać się będzie w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Z panem Bogiem dziękuję ślicznie. Rozmawialiśmy z panem ministrem Maciejem Małeckim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu.
W Radiu Maria trwają aktualności dnia. Drodzy Państwo, przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana Krzysztofa Kozłowskiego, wojewodę zachodniopomorskiego, byłego wiceministra w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam panie wojewodo, szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Wczorajsza wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w województwie zachodniopomorskim. I między innymi te słowa, panie wojewodo, bo najważniejszym zadaniem, jakie postawiłem ja przed sobą, jakie postawił przed sobą obecnie rządzący i obecna większość parlamentarna, jest podniesienie jakości życia Polaków poprzez podniesienie poziomu życia rodzin. Koniec cytatu. Panie wojewodo, wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zachodniopomorskim, w województwie, do którego układy polityczne Platformy Obywatelskiej i PSL-u bardzo często odwracały się plecami. Tak, rzeczywiście w dniu wczorajszym gościliśmy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Pan prezydent był w Szczecinie, był w Policach i był w Łobrzu. I w tych trzech miastach, miejscowościach województwa zachodniopomorskiego podkreślał to nowe podejście, jakie prezentuje rząd Prawa i Sprawiedliwości do województwa zachodniopomorskiego. To znaczy priorytetyzowanie działalności rządu, administracji rządowej na rozwój mniejszych, małych miejscowości, oczywiście nie zapominając o dużych ośrodkach metropolitarnych. Ale coś, co było szczególnie niekorzystne dla rozwoju Pomorza Zachodniego przez ostatnie 8 lat, niestety za sprawą rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, to całkowite zapomnienie o mniejszych miejscowościach, o poszczególnych gminach, o poszczególnych wsiach. A województwo zachodniopomorskie jest szczególne i wymaga szczególnej troski, szczególnego traktowania, z tego względu, że ono w latach 90. było właśnie w sposób szczególny dotknięty niekorzystnymi efektami tak zwanych reform Balcerowicza. Mamy do czynienia na Pomorzu Zachodnim ze strukturalnym bezrobociem i dlatego rząd musi tutaj szczególną troskę i szczególną dbałość przykładać do rozwoju Pomorza Zachodniego, do rozwoju jego gospodarki, ale to w sposób oczywisty musi się odbywać poprzez szczególną dbałość o polskie rodziny, również o te rodziny, które na Pomorzu Zachodnim zamieszkują, które ze Szczecinem, z pozostałymi miejscowościami związały swoje życie. Już pierwsze efekty widać, jest wdrażany bardzo intensywnie program 500+. W tej chwili pracujemy bardzo intensywnie nad programem Mieszkanie Plus, czyli tym mieszkaniem, które ma umożliwić szczególnie młodym małżeństwom, młodym rodzinom uzyskanie własnego mieszkania, no ale też również założenie rodziny, no bo w dzisiejszych czasach takim elementem, który spaja te najmniejsze nasze komórki społeczne czy rodziny, to jest właśnie dostęp do mieszkania i to wielki priorytet. I tak jak rozmawiam bardzo często z osobami, które wyjechały za granicę z województwa zachodniopomorskiego, a powracają, czy to z okazji świąt, czy to z okazji innych uroczystości, to mówią mi wyraźnie, gdyby było mieszkanie, to byśmy wrócili. Nie patrzylibyśmy na te wyższe pensje, które są na zachodzie. Chcielibyśmy zostać w Polsce, chcielibyśmy tutaj na Pomorzu Zachodnim wychowywać nasze dzieci. Dlatego program 500+, dlatego program Mieszkanie Plus. To oczywiście nie wszystko. W dniu wczorajszym też miało miejsce bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia życia gospodarczego całego regionu Pomorza Zachodniego, ale również całej Polski. Otóż w dniu wczorajszym został podpisany list intencyjny, który zapoczątkował, zainicjował budowę nowej fabryki zakładów chemicznych w Policach. Dla osób, które nie są z Pomorza Zachodniego, chciałbym wyjaśnić, że na północ od Szczecina znajdują się duże zakłady chemiczne, zakłady przemysłowe Police, które produkują nawozy sztuczne. To są zakłady dość nowoczesne, ale w tej chwili dzięki realizacji programu pana premiera Morawieckiego, dzięki decyzji pani premier Beaty Szydło, będziemy budować Police 2, czyli kolejny potężny kombinat przemysłowy, który będzie wytwarzał różnego rodzaju i
biel tytanową i plastiki, które są później niezbędne do przemysłowego wykorzystania. I nie wchodząc w szczegóły, to wydarzenie wczorajsze i ta inicjatywa jest niezwykle ważna. To jest inicjatywa wręcz strategiczna. Dla samego regionu to jest około 400 miejsc pracy, czyli liczmy, że dodatkowych 400 rodzin będzie miało godne warunki utrzymania, a to jest niezwykle ważne z punktu widzenia interesów Pomorza Zachodniego. Mówię o tej inwestycji jako inwestycji strategicznej, również z tego względu, że w tej chwili na rynkach i europejskich, i globalnych polski przemysł nawozowy, czyli ten, który produkuje nawozy sztuczne dla rolnictwa, jest poddawany bardzo silnej konkurencji ze strony Niemiec, ze strony Norwegii i ze strony Amerykanów. I musimy postawić na innowacje, musimy postawić na nowe technologie, właśnie na budowanie tego typu fabryk, jaka powstanie w Policach, żebyśmy mogli z dużą intensywnością i z taką pewnością konkurować na rynkach międzynarodowych. Otwierają się dla nas duże rynki zbytu, również na wschodzie Europy. Mówię tutaj o Ukrainie, o Białorusi. Musimy przedstawić dobrą, konkurencyjną ofertę, no bo i Niemcy, i Norwegowie w tym przypadku, gdy idzie o sektor nawozów dla rolnictwa, nie śpią. Polska musi być konkurencyjna. I to jest taki postęp, mówię o tej fabryce w Policach, która powstanie, to jest postęp, który będzie zawierał w sobie bardzo dużą dawkę, czy bardzo duży zakres nowoczesnych technologii, które, co chciałbym podkreślić, są opracowane w Polsce. Przez wiele, wiele lat mówiono, że w Polsce niczego się nie da, że nasi naukowcy nie są w stanie opracować nowoczesnych technologii, że nasze duże przedsiębiorstwa nie są w stanie ich wdrożyć. A ta fabryka, która powstaje w Policach, myślę, że jest takim najlepszym przykładem, że przez 9-10 miesięcy rządów Prawa i Sprawiedliwości nagle, no nie tyle co udało się, ale został wypracowany projekt architektoniczny, została opracowana technologia techniczna, która będzie umożliwiała produkowanie tego plastiku i został opracowany projekt wdrożeniowy. To jest dobry sygnał dla Pomorza Zachodniego, ale też podkreślę, to jest dobry sygnał dla Polski. Pracuje także, panie wojewodo, uruchomiony gazoport w Świnoujściu, ale chciałbym zapytać się o przemysł stoczniowy, ustawa stoczniowa. Czy jest ona wdrażana? Co się dzieje ze Stocznią Szczecińską? Tak, ja jeszcze, jeżeli ojciec pozwoli, chciałbym trzy słowa powiedzieć o gazoporcie. Gazoport powstał w Świnoujściu jako realizacja pomysłu świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W czerwcu ostatecznie ten terminal otworzyliśmy. On przeładowuje w tej chwili 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Dla Polski to stanowi mniej więcej 35-40% krajowego zapotrzebowania na błękitne paliwo. Ale przede wszystkim to jest niezależność od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Jeżeli mówimy o suwerenności państwa polskiego, to również ten gazoport i to, co się dzieje w Świnoujściu, musimy wziąć pod uwagę i taką szczególną troską i opieką otoczyć. Oczywiście Szczecin, Pomorze Zachodnie nie będzie się rozwijało, jeżeli nie postawimy na rozwój gospodarki morskiej. O tym nas nauczyła historia i ta dawna, i ta współczesna. O tym nas nauczyła ta decyzja Komisji Europejskiej podjęta kilka lat temu, kiedy, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, wyrwano Szczecinowi, wyrwano Pomorzu Zachodniemu serce, jakim była Stocznia Szczecińska. Potężny zakład pracy, który produkował statki nie tylko dla polskich armatorów, ale również na rynek światowy. Prawo i Sprawiedliwość, prezentując swój program wyborczy i później program działania po zwycięskich wyborach, bardzo wyraźnie zaznaczyło: odbudujemy Stocznię Szczecińską. I to się w tej chwili dzieje. 4 czerwca został podpisany list intencyjny pomiędzy naszym narodowym armatorem, Polską Żeglugą Bałtycką z siedzibą w Kołobrzegu, a dwoma podmiotami, które należą do Skarbu Państwa, to jest Stocznia Remontowa Gryfia i Szczeciński Park Przemysłowy. Dodam, to jest ta spółka, która zarządza terenami po byłej stoczni. Na mocy tego listu powstaną już niedługo w Szczecinie dwa promy pasażerskie,
każdy z nich będzie mierzył 320 metrów. One będą pływały na trasie Świnoujście Isztat, Świnoujście Malmę. To już się w tej chwili, czcigodny ojcze, dzieje. Uchwalona została ustawa o odbudowie przemysłu stoczniowego. Ona wyjdzie w życie z dniem 1 stycznia, czyli stworzyliśmy takie niezbędne otoczenie prawne, otoczenie podatkowe do tego, żeby można było rozwinąć działalność stoczniową. Ale oczywiście samo prawo jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze są takie konkretne działania i konkretna praca i ona jest wykonywana. Został podpisany list intencyjny, o którym wspomniałem. W tej chwili przygotowywana jest umowa konsorcjalna, czyli umowa łącząca Polską Żeglugę Bałtycką i te dwie spółki zarządzające majątkiem stoczniowym, abyśmy mogli, myślę, że w marcu, kwietniu przyszłego roku już rozpocząć budowę tych dwóch promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej z siedzibą w Kołobrzegu. Bardzo serdecznie dziękuję za tą garść bieżących, aktualnych informacji dotyczących tego wszystkiego, co dzieje się w województwie zachodniopomorskim. Oczywiście na kolejne informacje będziemy czekać, aby także je przekazać słuchaczom Radia Maria. Panie Wojewodo, bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maria. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Krzysztofem Kozłowskim, byłym wiceministrem w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, obecnie wojewodą zachodniopomorskim. Maria, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Bardzo serdecznie na antenie Radia Maria witam pana Piotra Ciołkiewicza, prezesa Comunità Regina della Pace. Witam serdecznie, panie prezesie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojcze serdecznie. Witam także pana profesora Mariusza Drapikowskiego, artystę. Szczęść Boże, panie profesorze. Witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże, ojcze. Mariusz Drapikowski z tej strony. Witamy pięknie. Dzieło 12 gwiazd w koronie Maryi. Inspiracją do podjęcia tego tematu są także zbliżające się uroczystości odpustowe w sanktuarium naszym toruńskim Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Te uroczystości rozpoczynamy już 16 października i w ramach tych uroczystości, także w Toruniu, będziemy mogli podjąć modlitwę. Modlitwę zanoszoną za pokój przed ołtarzem adoracji Najświętszego Sakramentu, światło miłości i pokoju. Panie prezesie, może na samym początku w ogóle warto powiedzieć o tej inicjatywie, która została podjęta, modlitwie ofiarowanej za pokój i to niesamowite dzieło, dzieło 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju. Tak. W ogóle misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz pokoju i pojednania między ludźmi. A takim szczególnym aspektem tego działania jest apostolstwo adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Jest to w jakiś sposób wypełnienie duchowego testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II, ale również realizacja licznych wezwań Matki Bożej, która wzywała do modlitwy o pokój. I w ramach tej misji stowarzyszenie prowadzi takie duchowe dzieło, które nazywa się 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju, to znaczy chcielibyśmy na
różnych kontynentach, miejscach szczególnie dotkniętych skutkami wojny, konfliktów, nieporozumień, aby powstały miejsca adoracji Najświętszego Sakramentu Wieczystej, adoracji w intencji pokoju. I do tej pory takie miejsca powstały w Ziemi Świętej, w Azji, w Oziornoje w Kazachstanie, w Afryce, na Wybrzeżu Kości Słoniowej. I jednym z takich miejsc będzie również sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibehu w Rwandzie. I do tego miejsca, jako taki materialny znak tej duchowej inicjatywy, powstał ołtarz Światło Pojednania i Pokoju, który właśnie będzie w tych najbliższych dniach przebywał w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. I będzie to dla nas wszystkich, myślę, że dla radiosłuchaczy, którzy będą uczestniczyli poprzez eter, ale również pielgrzymi, którzy przybędą, okazja do włączenia się do tego, do modlitwy o pokój, do wypraszania pokoju u Chrystusa, który jest jego prawdziwym źródłem. Ołtarz niesamowity, bo także świadek tegorocznych Światowych Dni Młodzieży i spotkania Ojca Świętego Franciszka z ludźmi młodymi z całego świata w Krakowie. Tak, to był pierwszy etap peregrynacji, ponieważ ołtarz przez najbliższy rok będzie w różnych miejscach przebywał, tak aby jak najwięcej ludzi mogło włączyć się w tą modlitwę o pokój, w to pragnienie pokoju, w poszukiwanie pokoju właśnie w tym prawdziwym źródle. I cieszymy się bardzo, że ten pierwszy etap w takim niezwykłym miejscu był niezwykłym wydarzeniem i w obecności Ojca Świętego 2 miliony młodych ludzi mogło błagać o pokój na całym świecie, we własnym sercu, ale w sercach również ludzi na całym świecie, łącząc się i podkreślając w ten sposób właśnie ten wymiar powszechności Kościoła katolickiego. Ołtarz Tryptych Światło Pojednania i Pokoju został wykonany w gdańskiej pracowni artystycznej Drapikowski Studio, podobnie jak wcześniejsze realizacje. Panie profesorze, jakie jest to główne artystyczne przesłanie, które z tego tryptyku powinno dotknąć i poruszyć każde ludzkie serce? Razem ze mną uczestnikiem rozmowy jest mój syn, który jest współautorem tej pracy. Podobnie jak ołtarz do Jerozolimy, jest taką otwartą bramą na Boga. Bo Bóg jest na nas zawsze otwarty, to my musimy się otworzyć na Niego. Ale taką charakterystyczną cechą, która łączy te wszystkie miejsca, modlitwo, pokój, są monstrancje, które nawiązują do wizerunku Matki Bożej, Matki Bożej Eucharystii. Ale to już Jan Paweł II nauczał nas i mówił, że Matka Boża jest pierwszym tabernakum, pierwszą monstrancją. I tutaj w centrum tego ołtarza jest Eucharystia przenoszona przez Marię właśnie w tej monstrancji. Monstrancja jest wstawiona w krzew gorący, bo to jest powołanie wiary Maryi, która jest przepełniona miłością do Boga i w tej miłości się nie spala, podobnie jak krzew gorący. Jest to taki symbol często pokazywany w malarstwie. Mamy też, pamiętamy, modlitwę w godzinkach, w której modlimy się Maryjo, Ty Krzewie Mojżeszów. W ołtarzu jest wiele symboli, znaków, bo poprzez nie są pokazywane nam pewne prawdy zaczerpnięte z Ewangelii. W ołtarzu przedstawione są sceny nawiązujące do różańca, do siedmiu boleści. Matka Boża w Kibeho, Matka Boża Słowa, zapraszała i prosiła nas o odmawianie różańca do siedmiu boleści, bo poprzez tą modlitwę ten pokój ma być wypraszany, jest wypraszany przed Najświętszym Sakramentem. Bo to Chrystus w Najświętszym Sakramencie jest dawcą pokoju. On nam ten pokój daje. On jest jedyny, który daje pokój prawdziwy dla naszych serc, bo pokoju nie możemy zdobywać z karabinem maszynowym na plecach, tylko pokój się zdobywa na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. I chyba to jest jakby ten sposób, w jaki te ołtarze powstają.
one powstają z modlitwy i modlitwę wyrażają. Ten ołtarz światło miłości i pokoju, z czego jest wykonany? Wykonany jest, można powiedzieć, że wykonany jest ze światła. A tak materialnie określając, jest wykonany z kryształu, srebra, srebra złoconego, z tytanu. Każdy z tych materiałów ma swoją jakąś wartość symboliczną. Natomiast chodziło nam o to pokazać, żeby pokazać, że światłością świata jest Chrystus. To On nas do siebie przyciąga poprzez to światło. Ten swoisty ołtarz, monstrancja, buduje przestrzeń sakrą, przy której my ludzie gromadzimy się przed Najświętszym Sakramentem. Zagospodaruje tą przestrzeń w taki sposób, żeby nasza modlitwa z naszych serc wypływająca była najpełniejsza, bo najbyliśmy otwarci na Jego, na Chrystusa. Panie Prezesie, światło miłości i pokoju, ten tryptyk, to nie zakończenie dzieła 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju. Są już kolejne plany i są już kolejne punkty na mapie świata, które staną się swoistego rodzaju miejscami tej szczególnej modlitwy zanoszonej o pokój, której świat potrzebuje. Tak. Ten ołtarz i ten projekt pojednania i pokoju do sanktuarium Matki Słowa w Kibeho jest realizowany aktualnie we współpracy z Palotynami. Natomiast już dzisiaj podjęte zostały prace na rzecz powstania kolejnych takich centrów, czyli tych gwiazd w koronie Królowej Pokoju. To jest sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Korei Południowej, sanktuarium w Namyang, gdzie też trwają już prace nad przygotowaniem tego centrum. Tam już od kilku lat, kiedy rozpoczęliśmy ten projekt, ludzie modlą się o pokój, o pojednanie, ale szczególnie w tym wymiarze pojednania między braćmi Koreańczykami i z północy i z południa. I kolejnym takim projektem jest sanktuarium świętego Jana w Dagupan na Filipinach. Tam zostaliśmy zaproszeni przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Sokratesa, z którym współpracujemy w zakresie właśnie powstania tego miejsca modlitwy o pokój na Filipinach. Także to są takie najbliższe plany. Myślimy też o Ameryce Południowej, o Ameryce Północnej. Tam też prowadzone są rozmowy w tym temacie, ale takie najbliższe plany to właśnie Korea i Filipiny. Niesamowitą inicjatywą jest także peregrynacja tych ołtarzy po różnych zakątkach naszej ojczyzny, zanim dotrą do miejsca docelowego. To dla nas Polaków, wszystkich rodaków, takie, myślę, bardzo mocne zaproszenie do tego, abyśmy jak najbardziej w tę modlitwę zanoszoną za pokój włączyli się. Tak. Chcielibyśmy właśnie poprzez tą peregrynację i poprzez właśnie pokazanie wartości, czy wyakcentowanie wartości obecności żywego Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie poprzez to piękno tych ołtarzy, żeby jak najwięcej ludzi, Polaków, czy wszędzie tam, gdzie ołtarz dotrze, żeby osoby włączyły się do tego łańcucha modlitwy o pokój, którym chcielibyśmy otoczyć cały świat. Jest to szansa takiej odpowiedzi, że każdy z nas jest ważny w tym ruchu, każdy z nas ma szansę, żeby włączyć się w tą modlitwę, bo ona będzie miała siłę wtedy, kiedy my wszyscy będziemy się w to włączać. Ci, dla których jest bliskie wezwanie Jana Pawła II. Myślę, że takich ludzi znajdzie się bardzo wiele i to potwierdzają poprzednie peregrynacje. No, są to naprawdę niesamowite i niezwykłe wydarzenia, dlatego chciałbym też wszystkich, którzy w miastach, w których ołtarz będzie peregrynował, gdzie będzie organizowana adoracja Najświętszego Sakramentu, szczególnie właśnie może w tych najbliższych dniach, kiedy oczekujemy tego niezwykłego wydarzenia w Toruniu, zachęcić do tego, żeby podjąć ten front takiej modlitwy o pokój, gorącej modlitwy o pokój, bo ten fundament duchowy, on jest potrzebny dla, są politycy, są organizacje, które zajmują się pokojem, które działają na rzecz pokoju, ale bez tego fundamentu duchowego, bez fundamentu modlitwy, bez tego wsparcia duchowego te działania mogą pozostać bezowocne. Dlatego pokój jest
granica między wojną a pokojem przebiega przez ludzkie serce. Dlatego jak najwięcej tych zachęcamy, żeby włączyło się do tej troski o pokój, do wypełnienia wezwania i Ojca Świętego Jana Pawła II, i Benedykta, i Świętego Franciszka. Panie profesorze, czy coś jeszcze trzeba dopowiedzieć? Tutaj chciałem nawet zwrócić uwagę na taką niezwykłą sytuację, która w tej chwili się dzieje, której jesteśmy uczestnikami. Do tej pory każdy z tych centrów adoracji powstawał w okresie 2-3 lat zaangażowania pracy. Teraz na zbliżającą się setną rocznicę objawień w Fatimie następuje jakieś takie gwałtowne przyspieszenie. Oczywiście też jak za każdym razem z ogromnymi trudnościami i kłopotami, ale tak jak tutaj zwróciliśmy uwagę, powstał w tym roku, został ołtarz i centrum modlitwy zainaugurowane na Wzgórzu Kości Słoniowej w Yamoussoukro. Powstał już ołtarz adoracji do sanktorium w Kibeho, który peregrynuje po Polsce, po Europie. Aktualnie jest na Słowacji. Ze Słowacji na 15 października będzie rozpoczęta adoracja w Toruniu i będzie trwała do 26 października. Z Torunia ołtarz zostanie przewieziony do Bydgoszczy, do Sanktorium Królowej Męczenników, i tam w dniach od 27 do 6 listopada będzie trwała modlitwa o pokój, a z Bydgoszczy ołtarz będzie przewieziony do Wilna, gdzie będzie trwała modlitwa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w dniach od 7 do 20 listopada. To są jakby niezwykle te miejsca, ale to, o czym zacząłem mówić, to, co się dzieje w tej chwili niezwykłego, że powstają w krótkim okresie czasu właśnie w związku z setną rocznicą objawień te kolejne miejsca modlitwy, a mianowicie to, o czym wspomniał pan Piotr, w Korei Południowej, na Filipinach. W tak krótkim okresie czasu zaangażowani jesteśmy, aby do tych miejsc dotarła ta modlitwa o pokój, aby tam wzbudzać tą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, ale w takich symbolach, którym są demonstracje. One są tym znakiem. Ja tutaj ze mną jest uczestnik naszej rozmowy, Kamil Artyszka, który utworzył te ołtarze, ale tutaj poproszę Kamila, żeby opowiedział, jak te ołtarze są tworzone, bo one przecież tworzone są z modlitwy, wynika ta tradycja na całe nasze działanie. Ołtarze właśnie nie są wykonywane, ale to bardziej pisane jak ikona. One zawsze są poprzedzane pewną właśnie modlitwą, lekturą, refleksją. Wielokrotnie rozmawiamy z naszym tutaj zespole projektowo wykonawczym na tematy, które mają wychodzić właśnie z ołtarza, które mają w danej pracy być zawarte. I one poprzez tą egzegezę, która jest zawarta w tych ołtarzach, poprzez swoje piękno mają wpływać na człowieka. Bo żyjemy się w świecie zgiełków, w świecie codzienności, która nas atakuje z różnych stron. Potrzebujemy chwili wyciszenia, ponieważ Bóg przemawia w ciszy, więc potrzebujemy tego wyciszenia. Każdy z nas na pewno ma takie parafie, kaplice, kościół, w którym w sposób szczególny dobrze mu się modli. I te ołtarze właśnie mają to na celu, bo Chrystus jest ten sam, absolutny. Tak samo w prostej monstrancji, w małym kościółku na wsi. I tak samo wielki, absolutny w ołtarzu adoracji. Ale my potrzebujemy pewnego rodzaju zewnętrznego znaku, abyśmy umieli otworzyć swoje serce na działanie Bożej łaski. Abyśmy umieli przyjąć ten pokój Chrystusa, który On nam chce odfałszarować. I te ołtarze mają właśnie to na celu, abyśmy umieli otworzyć się na działanie Bożej łaski. Abyśmy umieli otworzyć nasze serca. Abyśmy umieli zaprosić Chrystusa, tak aby On działał w naszym sercu. Kiedy dziennikarze zapytał Matkę Teresę z Kalkuty, co należy zrobić, aby pokój zapanować światem, aby świat stawał się lepszy, to ona powiedziała, że ja odrobinę zmieni się na lepsze, Pan zmieni się na lepsze, świat stanie się przez to odrobinę lepszy. Dlatego my w pierwszej szczególności powinniśmy prosić o ten pokój dla własnego serca. Abyśmy uzyskali ten pokój od Chrystusa, to jest pokój nie nadany raz, ale każdego dnia trzeba o niego wręcz walczyć i trzeba go nieustannie o niego prosić.
i później abyśmy ten pokój zanosili do swoich środowisk pracy, do swoich rodzin, do swojej ojczyzny, o której nam nie wolno zapominać, na cały świat. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie. Czas naszej audycji dobiega końca. Zapraszamy oczywiście do Torunia, do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zapraszamy na wspólną modlitwę przy tym ołtarzu, o którym dzisiaj w aktualnościach dnia rozmawialiśmy, przy ołtarzu Światło Miłości i Pokoju od 15 do 26 października. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem Piotrem Ciołkiewiczem, prezesem Comunita Regina de la Pace, a także z artystami gdańskimi, panem profesorem Mariuszem Drapikowskim i panem Kamilem Drapikowskim. Bardzo gorąco dziękuję za tę rozmowę i pozdrawiam panów. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Kończymy audycję aktualności dnia, minuta po godzinie 14. Państwa doma gości Radio Maryja. W naszym programie Czas na Wiadomości. Zapraszamy. Prezydent Andrzej Duda podziękował i pogratulował olimpijczykom i paraolimpijczykom za sukcesy na tegorocznych igrzyskach w Rio de Janeiro. Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim wyróżnił także srebrne medalistki olimpiady szachowej w Baku. Ogromne podziękowania za ten wysiłek, za wspaniałe wyniki i za tą wielką radość, dumę i satysfakcję, którą przynieśliście Państwo nam, to znaczy całemu polskiemu społeczeństwu, wszystkim Polakom, nie tylko tym w kraju, ale także tym mieszkającym za granicą. Prezydent Andrzej Duda dodał też, że liczy na to, iż Ministerstwo Sportu przygotuje przepisy, które stworzą lepsze warunki do tego, by tegoroczni olimpijczycy mieli następców. A polscy paraolimpijczycy wywalczyli w Rio 39 medali, w tym 9 złotych. Wskutek outsourcingu pracowniczego może dojść do fali upadłości małych i średnich przedsiębiorstw, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby, który opisuje jeden z dzienników, wynika, że oszukańcze spółki zaszkodziły 317 przedsiębiorcom i 15 tysiącom pracowników. Chodzi o kontrolę NIK dotyczącą outsourcingu, czyli zatrudniania pracowników z zewnątrz. Przekręt polegał na tym, że firmy związane z agencjami pracy oferowały 3-letnie zniżki w składkach na ubezpieczenie społeczne, nawet do 60%. Pracodawcy wyrejestrowali pracowników, a agencje ich przejmowały, ale choć miały to, nie opłacały części składek i podatków. Zadłużenie przedsiębiorców z tego tytułu to już prawie 50 milionów złotych. Outsourcing przyczynia się w ostatnich latach do kryzysów finansowych i różnych patologii, ocenia poseł PiS-u Janusz Szewczak, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Na tego typu, powiedział, pomysłach jak właśnie przekazywanie tej działalności gdzieś na zewnątrz, nie we własnej firmie, nie we własnym podmiocie. Najczęściej tracą właśnie pracownicy, traci budżet państwa, natomiast zyskują duże podmioty gospodarcze czy duże koncerny. Tam to jest przecież dość powszechne zjawisko. Także widać wyraźnie, że takie wszystkie te kreatywne pomysły na omijanie prawa, na omijanie opodatkowania, one w konsekwencjach mszczą się na zwykłych obywatelach. Ten raport na pewno to dobitnie pokazuje, że się głęboko nad tym zastanowić, czy to ma sens. Musi być, kochanie, musisz poćwiczyć się, dać trochę. Klasyczną broń strzelecką, automatyczną i wyborową oraz terenowe pojazdy i polowy sprzęt pływający. Poseł Waldemar Andzel, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że Wojsko Obrony Terytorialnej to nie tylko wzmocnienie obronności Polski, ale także ogromna szansa dla polskiego przemysłu. Powstanie tych wojsk daje dużą szansę rozwoju dla polskich firm, które będą produkowały dużo sprzętu i uzbrojenia potrzebnego dla obrony terytorialnej. Ja liczę na znaczącą poprawę. Wczoraj przedstawiał zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej szansę rozwoju. Sytuacja się poprawia, oczywiście nie tak jeszcze, jakbyśmy chcieli. Na pewno będą potrzebne tam ze strony i resortu obrony, i ze strony PGZ-u zmiany, które dają szansę rozwoju dla polskiego wojska, ale także na eksport. Nasze firmy zbrojeniowe mają szansę wyjść dobrym sprzętem do innych krajów. Powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej złożonych z rezerwistów i ochotników z organizacji paramilitarnych jako samodzielnego rodzaju sił zbrojnych to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON-u.
Według koncepcji ministerstwa Wojska Obrony Terytorialnej mają docelowo liczyć około 35 tysięcy żołnierzy podzielonych na 17 brygad. Koszt ich utworzenia szacuje się na 394 miliony złotych w roku 2016. W kolejnych latach kwoty na ten cel mają sięgać nawet 1,5 miliarda złotych. Zostało. Państwa Unii Europejskiej powinny same regulować kwestie dotyczące aborcji czy praw kobiet, ocenił poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata dotycząca Polski. Tym razem tematem będą prawa kobiet. Z inicjatywą debaty wyszły frakcje socjalistów i demokratów oraz Zjednoczona Lewica Europejska. Decyzję skrytykowali europosłowie PiS-u. Jak mówi poseł Wojciech Skurkiewicz, członkostwo w Unii Europejskiej nie zobowiązuje nas do wdrażania obcych ideologii proponowanych przez Parlament Europejski. Polska jest dużym, wolnym, demokratycznym, suwerennym krajem. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale bez przesady. Są pewne obszary, które państwa członkowie Unii Europejskiej wewnętrznie regulują. Jeżeli mówimy o kwestiach dotyczących czy aborcji, czy praw kobiet, tutaj rozwiązania narodowe są pierwszorzędne. Ja przypomnę, że to właśnie nikt inny, tylko Komisja Europejska, Parlament Europejski przez ostatnich kilka lat serwowali nam różnego rodzaju dziwne i obce polskie kulturze ideologie, takie jak chociażby gender, z którymi ani Polska, ani nasz naród się w żaden sposób nie utożsamiał, tylko jedynie krzykliwa grupa lewackich aktywistów. Debata jest następstwem obywatelskiego projektu zaostrzenia polskich przepisów o aborcji. Projekt w zeszłym tygodniu został skierowany przez Sejm do prac w komisjach. To były wiadomości w Radiu Maryja. Ciężary fiskalne a dobro publiczne to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. W Telewizji Trwam o godzinie 18.15, w Radiu Maryja 21.30. Gościem naszych rozmów będzie pan profesor dr habilitowany Witold Modzelewski, ekonomista. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy do udziału w 9. pielgrzymce społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w dniu 6 października. Będziemy pielgrzymować w duchu dziękczynienia za 1050 lat Chrztu Polski i łaskę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Uroczystości w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu rozpoczną się o godzinie 17 nabożeństwem do Świętego Józefa. Po nim wykład zatytułowany Religia w kulturze ludzkiej wygłosi profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś. Mszy świętej będzie przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy studentów wraz z rodzicami, absolwentów, wykładowców oraz przyjaciół Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Mi się zdaje, że ktoś się do mojego kontroli. 14.09, środa, 5 października. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Program realizuje pani Joanna. Zapraszamy państwa do wspólnej modlitwy. Ale nie pozwolę, żeby ktoś mi takie teksty do mnie popołudniowe. Już Światło Słońca na niebie, w tomie 4, strona 506, psalmodia ze środy 3 tygodnia, w tomie 4, strona 804, wydanie skróconym według tabeli stron. Kogo witamy na naszej antenie? Szczęść Boże, Bernadeta z Lubina. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twojej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków. Panie, bardzo jestem udręczony, zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś. Przyjmij, Panie, ofiary ust moich i naucz mnie Twoich wyroków. Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, lecz prawa Twego nie zapominam. Grzesznicy zastawili na mnie sidła, lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień. Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy na wieki i na zawsze. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Ja jestem ubogi, nędzny. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Racz mnie wybawić, Boże. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się okryją rumieńcem wstydu ci, którzy godzą na moje życie. Niech ustąpią okryci wstydem ci, którzy z moich nieszczęść się weselą. Niech odstąpią okryci hańbą, którzy drwią ze mnie. Niechaj się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Niech zawsze mówią, Bóg jest wielki, ci, którzy pragną Twojej pomocy. Ja zaś jestem ubogi, nędzny. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Tyś wspomożyciel mój i wybawca, nie zwlekaj więc, Panie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ja jestem ubogi, nędzny. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Bóg nie sądzi z pozorów, lecz wydaje sprawiedliwe wyroki. Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy, chwalimy Twoje imię, rozgłaszamy Twe cuda. Gdy ja porę wyznaczę, odbędę sąd sprawiedliwy. Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi mieszkańcami, ja umacniam jej filary. Mówię zuchwalcom, nie bądźcie zuchwali, a do bezbożnych nie podnoście głowy. Nie podnoście głowy przeciwko niebu, nie mówcie zuchwale przeciw Bogu. Bo sąd nie przychodzi ze wschodu czy zachodu, ani z gór, ani z pustyni. Lecz sam Bóg jest sędzią, jednego poniża, drugiego wywyższa. Bo w ręku Pana jest kielich pieniący się przyprawionym winem. On z niego nalewa, aż do dna go wypiją. Pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi. Ja zaś będę radował się na wieki, zaśpiewam Bogu Jakuba. Skruszę pychę wszystkich niegodziwych, a głowa sprawiedliwego się wzniesie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg nie sądzi z pozorów, lecz wydaje sprawiedliwe wyroki. Puść mnie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła do Kolosan. Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dla zbawienia ludzi wyciągnąłeś ręce na krzyżu. Spraw, aby nasze czyny podobały się Tobie i głosiły w świecie Twoje dzieło odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie ojca Benedykta i wszystkich, którzy razem z nami się modlili. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, niech ona tutaj tak nie pieje, niech nie pieje tutaj tak.